Przerzucili na kanał, zabronili się odzywać, kurde. No słuchać. No, to będę robił właśnie, tylko najpierw poproszę cię o odpowiedź na moje pytania. Bo ja będę miał buffa też defensywnego. Ulala. Więc tam prawie 8 HP wyjdzie. No to światy ludzie, za dużo. Nie wiem, czy nie lepiej sobie więcej zręczności dać. Jeżeli jeszcze robisz reset, a jak nie, no to ole. No właśnie, już zrobiłem wcześniej, a potem sobie uświadomiłem, że jeszcze mam buffa, nie? No, no to chodź przez no 8 HP. I nie wiem, czy założyć po prostu, nie wiem, dwie resówki i zostawić jedną zagładę na przykład. Albo zostawić Dorbis, czy brać... Na czempy sobie założysz wszystkie resy, jakie masz, tak, bo tam i tak nic nie robi. A kompasie w zasadzie, jak będziesz w środku, to też nic nie robi. No Yeti też nie, na samej razy rób. Dobra, czyli... Raczej w full resie. Jedynie, jak cię wylosuje na zewnątrz, no to będziesz musiał coś bić. No i wtedy jest ci potrzebna jakakolwiek ofensy. No to tak, no to wtedy biorę Dorbis, zagładę i albo dwie nawet. A jakie buffa sobie zabrać? Resy. Zimny ogień uro. Okej, okay, ja. Czyli czekamy jeszcze tylko na Szarka. Standardowo mów się do mnie jak do debila, będzie łatwiej ogarnąć. Debilu. Oko, kreatynie. No i sami swoi, od razu jak w domu się czuję. Dobra, że coś prowadzi. Kurde, masz Alenor, jest. Aż dziwnie wyglądasz z nim, nie? No wiem, jeszcze wcale nie przyzwyczaiłem. Dobra, idzie, ja doktor. Jest. I szef całej ekspedycji. Nie, ty jesteś szefem. Nie. No jak to nie? Ty wprowadzasz. Ty organizowałeś. To jak? Ja jestem tym tym dzieckiem, który trzeba się zająć. Ja znam tylko jedną metodę wychowania, ale ci się by nie spodobała. O traumach z dzieciństwa, Szarku, pogadamy potem. Dobrze. Jest i śnieżna wiedźma. Dobra, wchodzimy, nie? To jest party w pierwszym, tak? Da. Party, w którym tylko druid. Coś robi. Coś wnosi. No co wy gadacie? Normalnie to robimy tak. Mogę lać, tak? No tak. Dobra, ja to wcześniej tylko na filmikach widziałem. Co ty się daje w ogóle? Dajesz szpilę, kurde, napierdasz. Tak, normalnie. A ja stoję po prostu. Dajesz szpilę. Moja rola się nie zmienia. Dwie aury i szpilę olbrzyma od góry. Ej, to si drogie to pusił. Frida na bocie, to muzyka, co ty w odcinkach masz taką. Są takie olbrzymie jak na Moranie, są? Tak, tylko że mocniejsze troszkę. Tylko mocniejsze. Mocniejsze trochę. Nie, no tutaj to nie ma żadnego zagrożenia. No chyba jest, że jesteś Shidem albo Łukiem i idą w ciebie dwa, nie? No wtedy trochę jest lipo. W pierwszej możesz dawać jakieś aury. Sieram jak moje dziecko, że tu wszedłem w ogóle. Żebym wyszedł, bym był zadowolony, nie? Kurde, szczęśliwy będzie się w ogóle ubije. Kurde, quest jest do odebrania. No, zostaniesz tam, nie wiem ile duigów i roli. 50 dielk. Czau. A, to były dielki, a nie role. No to jeszcze gorzej. A ten quest nie jest taki jak Moranowy, że tam się dostaje złoto i co? Nie, 50 elektryków jest. Ja pierdolę, ale kurwa. Jak to w ogóle jest z dropem? Czy się ubieramy, czy to jest tak, że po prostu na sela i ktoś może ewentualnie wykupić z PT, czy... No poniom mi się wydaje po prostu wszystko i... Dobra. Dar na random, jelo. Może być. Ja tam bym ogólnie for fun na random poszedł, nie? No dobra. Ja. Aha, czekaj, doktora mamy. Nie, czekaj. Nie przemyślałem tego. Chciwość mi zabija rozsądek. Ja mówię dar na randoma, reszta wszystko podział. Ja idę na randoma, elo. No dobra, to idziemy na randoma, będzie zabawniej, no. No i już doktor gratuluje daru. No, męski to. Nie, ja myślę, że moje szczęście na dary to już się wyczerpało. Ja spoko. No, ej, film było, nie? Ubrać się w 5 taruli, teraz ubrać się w 3 sidragi i siemanko. O, peski tu, jeden dar tylko ten drop. Jeden wiesz, dar i ja już jestem satysfakcjonowany. Dar Miguel Sebengur, nie? Friedrich Ubrad. Siemanko. I Lota z Gildi. 5 minut ale potem. Ale serio? Serio może być narodowa, bo czuję, że to jest moje kurde sidraga, nie? Dobra. No. Jak dla mnie spoko. Znaje, dla wszystkich git? Aha, wyjeb. Może być, wyjeb. Zajebiście. I tak doktor dropnie. To my na random czwórkę, a doktor pójdzie na podział. Na podział z nami, no. I tak bym szedł na tym na plus, nie? No. Jakiś arcyban. Masz ściągawkę odpaloną? Coś tu trzeba zrobić? Nie, już odpalam ściągawkę. Tak, to jest piątka. Jak chcesz, to daj mi kierę po prostu i... Nie no, nie się uczy. No, chciałbym wiedzieć, jest piątka, dobra. Pięć.
tam. No i gitarę. I wejdziesz. Tylko i nie popiesz sobie tego znaku, bo wtedy chyba jest insta do wykonania. Tak przynajmniej gadali. Nie, coś tam można zrobić jeszcze, ale no nie wiem, nie praktykowałem akurat tego. Ja też, ja nie miałem tego. No lepiej nie pojechać, no po prostu. Ja na przykład barbarzyńca, który zawsze ten spierdolę piąty slot, nie, żeby tylko nie klikać tego. Tak co to jest wszechwotowane. Nie no, ogólnie to masz tutaj do kanału C-Dragowego. Ja wiem, właśnie jestem na tym poradniku, co suka na w życiu. No, no. A tutaj jak coś, to właśnie zawsze bijemy od tych większych raczej, nie? Tak się u nas jak przyjęło. Ekscytacja jak na pierwszej Moranie, ja pierdzielę. Spokojnie, tutaj to dopiero jakbyś na moście był. O, to jest kurczę taka nuda. No jak już byłeś tam x raz, no to tak, ale ten pierwszy boss zawsze jest tak ekscytujący. Pierwszy tu idziemy do bossa. Ja piszemy jakąś muzyczkę. O ile w ogóle zobaczę do C-Drag. A, wykrzyknik mi napisał. To cię jeszcze nie wyniosło? To dobrze. O się kurde, nie znam. Normalnie gdyby to nie było kamerowane, powiedział, się zna ten lesz, ale... Dobra. Teraz jest... 7. To jest numer 7. Otóż to. Uła. Teraz klikasz ten... I tam na górze po kliknięciu, nie? Ten tutaj. No i pokazuje postać, która wchodzi na czyszczenie. No i to akurat pokazało znaczek Shida, nie? Teraz ustawiacie się tutaj. Każdy na swoim... No, no, no. 4 wciskamy 8. 8. Tak. Dobra. Raz, 2, 3. I teraz tutaj w tym obdramie już wszyscy. Sobie na tym. Nie, do środka, tylko na tym. Złotym jeszcze. O. Dobra, czekajcie, ja muszę sobie teraz odpalić. Ja chyba sobie biję, bo ja nie wiem, czy to drugi dana runda, no? No my chopamy do Friedricha. I co teraz? No ja czy Friedrich, Szarku? Czekaj, Friedrich czekaj, Szarku bije. O, to zabij, no to zajebiście. No, no to bij. I tu nic się nie zmienia, to. Jako rycerz stoję i ładnie wyglądam. Tak. Dalej mam na pozoru. Ja dalej rycerzuję, dobra. Dobra, ty co mam debuffować? Ty możesz iść, w zasadzie możesz maga zdebuffować, możesz iść trutą. Maga zdebuffuj, no. Dziwne jest to, że w ogóle druid nie da żadnej takty z osami ani korami. Pierwszy, po prostu... Ale chcecie z trutą czy ze szpilem? Bo ja daję szpilę tylko. Nie, jak debuffujesz, to znaczy, że tru dajesz trutę głównie, nie? Bo one są niemożliwe teraz. One są teraz wszystkie niewrażliwe. Dopiero jak Szarku będzie miał, czyli jakbyśmy nie zgapili się, jakby Szarku nie zabił w rundę, to byśmy mieli teraz druida do bicia, nie? Zabiłem wam. No. Teraz jak Szarku zabił, to nam zmyje druida i ty możesz sobie teraz debuffować na przykład, nie wiem, WDK, możesz otępkę mu rzucić, żeby nam nie rzucał syfów takich różnych, bo on też ukazuje, ale nie w rundę na szczęście. Tutaj ogólnie jak my to lejemy, to nie klikamy, tak? Tylko czekamy, aż on zbije i to potwierdzi, tak? Tak. Tak. Okej. Bo... jak on zbija, to nam zmywa następnego no, do bicia. Widzisz? To niewrażliwość, no tak, tak, tak. Tutaj Frida masz coś takiego, że jak bijesz tego WD-ka na kompanię, co nie? No. I go nie zabijesz, a masz debuffa, to nie spotkałem się z sytuacją, żeby on nie przypierdził ci ukazu. On nie wiem, on wali chyba do momentu, aż cię nie wygnie, nie? Tym WD-kiem. Jak on cię wybije, to znikasz z insty, czy...? Nie, po respisz się. Do momentu, aż tam ten kompas bijesz. To masz jedyne miejsce na całej instancji, jak jesteś na zewnątrz kompasu, gdzie możesz zginąć. Dobra, zabiłem wam trzeciego, jak coś, małe problemy były. Głosowało i tak taką łaskawą grupkę wobec barbarzyńca. Barbarzyńca jest tutaj... Ojej. Zobacz, jaki mam procent w tym w ogóle. Wiecie? 7 rząd z tym druidem sobie siedziałem, nie? Mam tylko mag został już. Raz już z górki, nie? Teraz tak. To jest zbite. Do Szarku tam wciska ten guzik i bijemy sobie takie pojedyncze mobki. Musimy uzbierać 20 takich odłamków, które wrzucamy później tutaj do... Ten lód, żeby go roztopić jakby. Tak. Dostaw maga. Chcecie ci dawać normalnie kiepa full buffa, czy sam rozkaz full i poświęte? Full buff. Okej. A nie spotałem, stary. No, gościu. No i tak, do bardziej niebezpiecznego pika, jak uważam, to jest ten łucz. Bo jak on pierwszą rundę przeżyje, to w drugie może już dać te lodowe, a to tak czasami boli, że... Najgorszy moment tej instancji to są te czempiony przed C-Dragą, nie? No i są na C-Draga, ale C-Draga to już raczej powinno pójść. Dobra, chodźcie, przerzucamy. Bo już i tak dwójeczki są. Teraz idziesz gdzie ty się wrócę, tu po lewej? Tam, gdzie nie widzisz przycisku. Te takie wyrwy ze śniegu. No, czyli i teraz stop. Już wszędzie. Dobra, i teraz tak, jak jesteś z Mośkiem, przyzywasz Ishera i Eldingura. Właśnie kiepa przyzywał Eldingura, czyli pierwszy i czwarty ten guzik wciskasz. Mhm. A jeżeli przyzywać drugiego czempa, no to wciskasz drugi i trzeci. Okej. Okay. Jest jeszcze opcja dla debuffów, nie? Chodzi o strefę ataku po prostu, że jakbyś inne przyzwał, to wtedy nie atakujesz. Czyli musielibyś tak. Na przykład być bliska. Inaczej wtedy czempy rozwijać.
zakładam. I zaczynamy od którego? Czterenki. Zaczynacie od Erlingura i teraz tak. Na Brenardira, w Brenardira idą debuffy, to mówię dla Snowicza, bo on też mógł powiedzieć. No spoko. Idziesz, dajesz na przykład sobie, normalnie dajesz full resy załóżcie przede wszystkim, żeby pamiętać. I dajesz, najważniejsze, żeby się działa na bręku truta. Na Brenardirze, żeby truta się działa, tak? Czyli już tą potępkę i reszta truta. Nie? I ja... deficie się głównie w urok. Nie, możecie sobie stanąć 0, 1, 3, 4. Mhm. No ty dajesz, nie wiem, to ty to na przeżycie tego rycerza, nie komuś. No albo no, możesz mi dać poświatę i to na przeżycie, nie? Żeby mi zniwelało. W sensie dorzucić ci aurę poświętej rozkaz i stanąć na bloku. Bez ochro. Tak. No co? Nie wiem. Nie no za ochro masz 8000 życia. W sensie to Budekowi to ochro raczej potrzebne, bo ja mam uniki, nie? Co? Dobra, to ja ci w pierwszej po prostu rzucę full buffa za ochro, a od drugiej będę trzymał już Budeka. Nie, od drugiej to już nie trzymasz. Budeka. A, bo ty wskakujesz. Budeka chyba, że nie będzie ja trud, dobra. To można uciec. Dobra, to wrzucę sam rozkaz i trzymam Budeka. Wrzucać jakąś miarę w kogoś coś, czy... Możesz aurę rzucić sobie, na przykład w kogoś, nie? No to na Budeka wrzucę, nie? Budeka. Czyli co, nie będzie trud, to uciekamy. Tak. Nie. Nie! Czemu nie? Głosy ekspertów są podzielone. O. Jak nie ma takich fajnych debuffów, no to po prostu spierdolę. Dobra, to będziecie mówić jak coś. Dobrze. Nie! Czy jak będzie CWA, nie będzie truty, no to bym został po prostu, no bo po prostu następnie wbija trutę. U mnie i Frydy to największy wróg to jest Edek, nie? Takie ogólne. On to nie lubi. Dobrze, truta siedzi. To jest śnieżna wiedźma. Wiedźma śniegu. To twój wiedźmy król będzie w następnej grupce. No lana nie ma, spierdala. O, spierdala, nie no śród. Nie, taki głupo, bo jeszcze Frydek ucieknie. Nie. Miałem odruch, żeby już, a potem żartujemy, sobie wiem, żartujemy. Szarkowi wierzyć nie można, kuźwa. On ten jest kurwa twardszy. Ten jest twardszy. Ja tu mogę bić, autyzm? Coś robić, czy po prostu stać sobie? Możesz miarę. Edka. A, o, ten jeszcze Fanoli wzywa, no tak. Nie, one teraz mają niewrażliwość, zawsze tak. Pierwszy jak on przyzywa, wy Weldingura, ja sobie biję Brenardina. Czy one w pierwszej rundzie po przyzwaniu nie mają niewrażliwość, a potem dopiero ta niewrażliwość schodzi? Dokładnie. No, po jednej rundzie, no. I na przykład widzisz, że na górze mają na przykład huta, nie? No to ja nic im obrażenia nie zadaję, a to jest grupka po to, żeby Mosiek mógł bić z obuchu właśnie te czempy. Okej. Bo na barwie to wygląda inaczej, bo barwa wtedy co ma? To tak samo jest na barwie, czy on ma tam obuch? Kiepu. Ty się mnie pytasz, co ma barwę? Kurwa, ochro. Przepraszam, kiepuś. Popie, jak sobie Gangesa zapierd... Ogólnie idź sobie snowić dalej Weldingura otępką, ja pójdę korkami w dół, będzie okej. Okay. O, zajebiście, no, może być. To jest w stanie wybombić jakoś mocno? No, widziałeś za ile hita dostałem? Dwa koła. Dawałem buziaka Izabeli. Będziesz palić sobie tego Edka, Eldingura, nie? Będziesz podpalał go, nie? No, jak mi wpierdolę z fronta, to sobie go podpalam. To dałem właśnie. No. Git. No to jest twardy skurcz. A, siedzi. Weszło, wymęczył. Śnieżna wiedźma, wyciągnęła go kurde z lodu. Ale lubię ten nikiego. Nie? Pozdrawiam kurcz. Orba, przebicie Farida, nie? Pozdrawiam kurcz. Zlifa podwójny atak. No. Ty żartowałem. Dobra, zbiję go chyba. Chyba, że będzie znowu faridował. Frida, to jest jedyna instancja, na której dostajesz KO rycerzem, nie? Już masz kondycję rzuconą, chciałem zauważyć. I źródło nawet, ja pierdzielę, ty. No. To teraz powinieneś tak? Tylko ochro blok rzucać i napierdalać. Tak, to powiem wam, że tak, żeby KO dostać, to na Tarulu czasami się zdarza, jak mam streama i shit się chce podlizać i pokazać w telewizji. Tak, to... Tak, bo... Ja się będę walić z Jonas i razem nie dostajesz. Nie będziesz miał czym uciec. Nie da się trafić. No, ja zaufałem. Dobra, poprawiam jak coś, Mati. Dobra, no i co, Fryderyku? Pierwszy champion pokonany. Graty. Ej, no jeszcze jest wiedźma z nami. Też będzie pogratulować. Wiedźma to jest wiedźma. Graty, wariacie. I tutaj to samo praktycznie robicie, tylko się bardziej zdacie na urk. Tutaj truta w Ishera najpierw, nie? To niech wiedźma też jednego championa wprowadzi. Ja tu dokładnie to samo, tylko ochro i rozkaz rzucić na wiedźmę. No tak, a później jak będziesz miał trochę wolnych tam punktów, to możesz miarę w Helara próbować wrzucić, nie? Dobrze. My idziemy w Ishera czy Helara, bo ja też nie pamiętam. Ishera. To tu się z bliska daje defa? Możesz w Helara, no obojętne zresztą w co pójdziesz. Ale z bliska to mało bije, on wysysa manę Helar, a Ishera tak, bije tutaj... Tak naprawdę to tylko uroki trzeba defić, nie? Tam w pierwszej rundzie jak nie masz na sobie żadnej aury ani szpilki... Dobra, i teraz bym poprosił info kogo myć. No, Szarka. Nie ma truty w Isherze. No to Snowicz poprawia. Ty kopać? Jest kolano tylko. Kopać? Spierdolę. Daj jeszcze jedną rundę. Dawaj, bijemy. A ona druida powiedział.
Nie jestem zadowolony z tego faktu. Nie no, będzie korał. Teraz o, dawaj fronta Stellara. Nie dawaj sobie inki kiepa. Ja wiem, wiem. Ja na tych grupkach to jest z 8, nie jestem pewien, Frida, także nie musisz się bać. Drugi raz tu jestem. Z 8 to jest chillerka tutaj, taka... Nic ci nie obchodzi. Dobra, truta jest, to jest najważniejsze. Teraz dobra, otępuj. Tamtego gnoja idziemy. Czyli to z barbą jest gorzej? Nie, z barbą to jest po prostu, że wypierdolenie idzie, nie? I taka dynamiczna bardziej ta grupka jest. Bo to od fronta tylko zależy, nie? Jak jest front, to wiesz, to napierdolenie po prostu on od razu. Myjesz mnie z tej szpili tego i szara? Tak. No, ten mały co przybiegł to jeden z najgorszych skór... Trafi wyjechać za... Nie mówcie mu, no super. Nie powiedziałem za ile. Ale no właśnie powiedzieliśmy, jakby podszedł na przykład do Śnieżnej Wiedźmy albo do mnie i mi wykurczył za 7 koła, to by się zdziwił trochę. O, dobra, teraz mogę sobie inkę rzucić. Za ile? No za 5000 na przykład kryta, nie? Ile? Ile? Mi kiedyś wyjechał za 7000, no. No. O, zobaczymy, no. Pa, jak mi wykurczała w pys, nie? To możliwe, że już moje insta się teraz zakończyło, nie? Przeczujecie sobie kastety. No ten jeszcze mi uniki chciał rozbić, to co chuj się kurczę. Taktyka ścieniem jednego dał. No o, to kurczę, bomb łojasz. O, umierasz. To chuj. No. Dobra, kao. Patrz, kurde, dużo nie brakło, no. Uff. Serio muszę mieć ta randoma, bo czuję, że to jest moje k***y drago, nie? Dobra, ale przynajmniej mam filmik z tego. Ile mi wyjechało, bo ja nie patrzyłem. 5 coś. 5600 chyba, nie? No. Ja mam miękkiej gry, kurde. No, on jest taki męczący trochę. Zobacz, co on robi, kurde. Jak on zdobije tego iż... Dobra, ja idę... Wiszera, no. Nie będę nic zrobił, bo boję się, że mi kondycji zaraz braknie. Kurde, KO nie będzie nas i zdradzę. Ja pierdolę. O, jak puścisz, to ja też nie żyję. Jak puścisz, to ja też nie żyję. Dobra. Za 500. Po bloku i na hormie to dostałeś. Ale ten człowiek on jest popierdolony. To trzeba przyznać, że jemu jak już wymyślali go, to mówię, a dopierdolę. Kogoś poniosę tak emocje. Tak 5% demera dostałeś tam. Ale powiem ci, nawet jak mi powiedzieliście, ile on bije, to nie ma porównania z tym, jak to zobaczyłem. Jednak, kurwa, zobaczyć to. Już nie mówię nawet o poczuciu tego. Na moim przykładzie, nie? No. Jeden czempion jest w stanie ci zepsuć po prostu insta, jednym autoatakiem. Ej, ale sam sobie to wykrakałeś. Ja tam się nie przejmuję tym raczej. Kolejny shit, który chciał zaistnieć w telewizji, nie? No. A jak? No i na pierdolsku. Z tej strony, co chciałem. Pięknie. Kurde, si draga na random, kurde, się wyjebał. Ja, o kurwa, ja ucieczkę walę, bo nie mam źródła. No nie masz. No ale powodzenka wam życzę, mam nadzieję, że coś dropniecie. Na odcinku będzie tabela beze mnie i zaistnieje. Jak ja bym nie miał bloku, to bym mnie wyjebał z butów. No tak. Mi uniki przedarli, ale ten Hellar zapuścił ten cień i jebnie to. No. Nie, teraz już mamy kosę, nie? Jeszcze tam Eldingur w ciebie poszedł jednym atakiem z bliska. Ten, no, pałku. A, jeszcze spróbujemy was wyjebać. Tak, jeszcze jeden na zakończenie. I Shara można normalnie zabić, czy nie? Tak, może zostać sam maluch. O kur... Nie! Nie! Ja... Ale się ciepło zrobiło. No, za każdym razem się tak ciepło robi, jak ktoś puszczy. Derek zobaczył si dragę. Aż do wejdzie. Wow. Esencja, i tutaj jedynkę się klika. Jak nie ma piątej osoby, to jedna osoba musi biegać między dwoma tymi otoczkami, nie? Tymi i klikać jedynkę, nie? Że o tak. Okay. Idź ty, Frida, na prawo, ja będę biegł. Dobra. Ja kliknę pierwszy i przebiegnę. Dobra, 3-4. Dobra. Ua, no to robimy, czekajcie, ustawcie się ładnie, ja sobie screena zrobię. Ja sobie screena zrobię. Ale to weź zrób na drugiej, kurwa, dobra? Czuję, że to jest moje kurwa draga, nie? No zrobię kolejnego. Zrób się, jak ja tam będę, co? Kogoś na ochro chwycić, czy po prostu rozkaz i same sztlety? Nie działa ochro na nią. Nie działa ochro, właśnie. Aha, okej. Okay, ochro tylko działa, jak jest ten mały pyrdek, którego przyzwyczaiłem. Kurde, trzeba było nie mówić, byśmy powiedzieli. Chciałem, że puścił tyle ochro, ty.
Role. Ale to działa też na Sidraga? Jak champion jest i dasz ochronę na championie, to Sidraga też nie może w ciebie polecić, bo jest ochron? Ona nie uwzględnia ochron. Ona ma wyjście, tak? Tak. Aha. Dobra, bicie. Dopiero jak przyzywa championa, no to wtedy dajesz ochronę kiepenie, no bo champion normalnie... No bo champion nie może bić, nie? Dobra, kurwa, chwila skupienia. Jak ja odjebałem teraz, nie? Patrzcie, to zawróciłem. Nie rozkaz. No właśnie. Otępka, szpila. No właśnie, ja pojeb... Dobra, kurwa, chwila skupienia. Tak, truta siedzi. Uciekamy. Okej. Okay. Czekamy. Ogólnie to ja jebałem manianę, bo zamiast rozkazu wrzuciłem kurwa poświęte na siebie, nie? Ale co musi ten, oba debuffy muszą wejść? No. Czemu? Otępka i szpila, żeby weszły. Bo ona blokuje co rundę te. No tak, tak, ale co w pierwszej rundzie dawać tylko otępkę i zatrucie, czy szpilę też dokładać? Otępkę i szpilę. A, bo ja zatrucie rzucałem. No wiem, a ja mówiłem otępkę, szpilę. Dobra. Poświęcony rycerzu. Teraz daję rozkaz. Nie, już taktykę zrobiłem przed wejściem. Tym razem taktyka zrobiona. Patrz Iza. No kurwa. Ładnie jest. Ładnie zbita. Widać, że tam szpila chyba oskar. Siedzi, korki os. Może być. I sztylet. Nie? Nie, nie, bez otemki nie ryzykujemy we trzech. Dobra. Nie? Dobra, to uciekamy. Jak uciekamy, to możesz trutę wrzucić, ale... A debuffy, które ona pokazuje, to są wyłączone, znaczy no, skillet to jest na trzy rundy? Tak, powinien zapisywać, czyli do piątej rundy. Pierwszy, który pokazuje, to masz do piątej. Ale co, jak nie wyłączy mi tej otemki, to normalnie przecież mogę ją dołączyć chyba. Możesz, tak. Ale musi być w pierwszej. Tylko dobrze by było, jakby ktoś zapisywał, nie wiem... To już twojej. Kesti, Frida, zapisywać, pamiętaj. No ja wiem, tylko że najpierw musiałbym wiedzieć, co ci się kurwa dzieje, nie? Znaczy chodzi o to, że zapisujesz po prostu na którymś z czatów kill i runda, nie? Czyli jak teraz pokazuję koniec rundy, to masz w piątej możemy... Czyli co, znowu Dzida, nie? No tak, tak. No lepiej, że była ubita, nie? Ale ładnie ją zbijać. Dziękuję. O, ładnie ją zbijasz, doktor. Tymi terami osami. A ja wcześniej trafiłem sztylet, tak? Chodzi o to, żeby w następnej siedziała truta, no nie? Jak Witch nie uciekł! No to chopamy, no co mam powiedzieć. Truta siedzi. No. Ale co, chopacie bijemy czy uciekać? Tak, tak, musimy bić, bo będzie champion. Potężne wyłączone jest jak coś. Teraz normalnie ochro i wszystko wrzucam, nie? Tak, tak, tak. Czyli zapisuję potężne i co, 5? Czy... 6 chyba, nie? W sensie, że wszyscy już mogę, tak? Tak. Okej. Okay. Def jaki? Tak mniej więcej? Się def nie zmienia. 0-0-0 rycerzem tak naprawdę. Okej, okay, to przekonałeś mnie. Oho. O kurwa mać. No to tyle, nie? This is the worst! To co, bijemy po prostu. Nie, no ucieczka. No, to ciekawie. No ale tutaj to tak naprawdę kolana Shida, no bo nic innego. Przepraszam. A czemu kurwa nie uciekłem? To jest pytanie, bo dałem ucieczkę. Ale uciekłeś teraz. No, zauważyłem. Zabrało i dałeś ucieczkę nie na 5. 50 minut siedzenia po to, żeby nic się nie stało. No nie. Ale uwaga panowie, to była moja trzecia wyjebka. To była trzecia wyjebka tego Shida właśnie. Nie od niczego innego się chyba na Sidradze nie wyjebałem przed Sidragą, tak? Kiedyś tylko ten Shit mi wykurwał bańkę i się wyjebałem od Brenka, nie? W tym co na filmiku puszczałem. No tam ci w sumie dużo nie brakowało, nie? Dawaj, wiedźma, lecimy teraz po double drop. Teraz twój odcinek, nagrywaj ty. Po raz pierwszy nic nie poleciało. A tu wchodzimy i kurwa, wiedźma mówi tak, siemanko ziomeczki. Pierwsze nic nie dało, to teraz po double drop wchodzimy. No jak? Na randoma, no. No, doktor to kurwa wyjdzie z trzema rarami tutaj, nie? W tabelce się nie zmieści niebieski. O nie, to tak kondycji nie potnąć. Nie? Przepraszam. Nie no, instancja fajna, fajne dropy, ale gdzieś tam w kurwa po prostu, no. No taki losowy shitce podejdzie, jeb ci 5k no, i siema. No. Po prostu w pewnym momencie jak masz dzień wolny, przychodzisz z roboty i masz ochotę sobie pograć, to czasami lepiej po prostu ta rula. Znaczy lepiej, no. Tu się idzie na wkurwę czasami, nie? Mhm. No wiesz, no jest coś takiego, że no jak nawet idziesz i ubijasz i nic nie dropi, to co byś innego nie poszedł, no to wyjdziesz lepiej, nie? No tak. Jeszcze możesz się wyjechać. Nie zrobić. Później już jak jesteś ubrany z tej instancji i to idzie dosyć szybko, no to rzadko się zdarzają sytuacje takie, że padnie czy coś. Tak jak my dzisiaj, nie wiem, czy widzieliście tego screena. W drugiej rundzie Sidraga padła. A w drugiej rundzie Kita Hopa, nie? Więc wyjechaliśmy ją w rundę. Czy wiesz, no tam to już każdy bije, no nie? No tak, tak. Tam ja biję najmniej, no nie? Bo ja tam teoretycznie mógłbym tam zakładać karwasz inny i mieć trochę kryta więcej, ale wolę nie ryzykować, bo jednak... Kliknij. No i idzie wiedźma. Ojcie, znajdźka.
Czemu ja? No bo ten filar pokazuje, co ty... Jak ten znaczek na górze pokazuje, kto wchodzi. Ty teraz jesteś tam po prawej. Na streama to ci będziemy mówić, ale ty wiesz, jak ten kompas działa, czy nie za bardzo? Nie mam pojęcia. Odpal to na Sidradze, nie? Weź sobie odpal to na Sidradze. No. Trzeci screen z takimi kółeczkami pomarańczowymi, jakby to były, wiesz, światełka, nie? Uh-huh. Na przykład jak masz ćwiartki, to jest 1, 2, 3, 4, nie? To światełko po prawej to jest jedna, czyli będzie w tej stronie. Druga ćwiartka to jest ta tutaj. Trzecia to jest po lewą samą, a czwarta jest na górze, nie? I światełka to są te takie, wiesz, okrągi na górze, one imitują to światło, nie? Te płomienie takie. No weź kliknijmy, to będzie wiedział, o co chodzi, nie? Wtedy niech powie, którego ma bić jego zdaniem. Dawaj się, klikniemy. Dobra, spoko. Które? Jakie to było? Szóstka tu jest. To raz, dwa, trzy. I kliknij ten cycek. No i teraz interesuje cię znaczek tylko po prawej stronie. Ten z dołu, no nie? Masz tutaj trzy znaki, takie hieloglify. Żółte znaczki niżej, no nie? To masz. Rycerz na pierdole. Na tej tablicy. To interesuje cię zawsze ten po prawej stronie. No, bo to jest mycie. Prawa strona nie to masz, mycie. Masz, ale nie ten! Atakujesz. Uciekaj z tego. No, nie tam. Czego no po prawej stronie. No nie ten. No chłopie, daj sobie wytłumaczyć. No. Rycerz, dobrze powiedziałeś. Tak, tylko z innej ćwiartki. To trzecia, jest ćwiartka trzecia. No a musisz być z trzeciej. Chcę mu powiedzieć. Trzecia, masz rycerza, trzecia. Wszystko się zgadza. A, no, dobra, to jeszcze jest tak zrobione. No. Akcja. No i to będzie ten rycerz, tak. No. Za każdym razem jak zabijesz moba, to będziesz musiał pod pomnik zapierdolać, żeby zobaczyć sobie, który teraz jest ćwiartkę i jaki mob, nie? Dobra. To jest fajnie zrobione dosyć. A no i tutaj możesz paść i przebierasz się pod oro, nie? No i dobra, no i nie zabijesz tego wrąda raczej. Dobra, nie klikaj, nie klikaj. Nie klikaj od razu, no. Bo musimy się załatwić. Dobra, jak coś to możesz. No tylko dobra, padło. Kurde, ciężkie się trafiło. Druida mogę widzieć, z tego co widzę. U druida masz lightowo raczej. No tylko zastanowię się, czy to na pewno druid jest, czy nie shit, bo łatwo sobie popierdolić, bo to są takie zawijasy, nie? Bo, czy Mosiek chyba podobne. Jak już. Nie, łuk. Nie, dobra. Wszystkie mają podobne. Mosiek ma taką L-kę po prostu, nie? Legio Warszawa! Mogę być bez ten. Jeśli to dobry, to możesz być następnego. No, musisz, no. No to padł. Drugi? Tak, drugi padł. A, widzimy w sumie. To nawet trzeciego możesz już, nie? Znaczy w sumie to nie spiesz się na razie. No nie spiesz się, bo my nawet pierwszego nie zabiliśmy chyba. A no? Czy nie dochodzi, chodzi o to, żeby dwa razy nie zmyło, nie? Miśkie powryca. O, teraz? To chyba. No daje, bo i tak będziemy, tylko żeby nie zrobił szkody jakieś, przejdzie czy coś. No nie, myślałem, że kiepowryca pójdzie po prostu, a ja bym sobie druidę zabił. To jest za szybko klikłem, wiesz? Nie zmyło nam drugiego. Nie? Nie. Ja już mam kolejny etap, nie? Pamiętaj, że po prawej stronie zawsze bijesz ten znak, który jest po prawej, na ścianie. No tak, tak zrobiłem też. Coś pojebałeś. Dalej się kurwa. Dalej się nie zmył. To masz teraz tak, bijesz sobie Mośka, co nie? No. Z ćwiartki czwartej, czyli na samej górze. No. Czyli z tej, no i bijesz Mosia. No bij go, bo dla mnie jak nie zmyło, no to już żebyś zabił. No lejko. Daj klikaj sobie, bo my musimy mieć zmytego od razu. No i git. Padło. No i teraz powinno zmyć, no. Jak porozdawali. Jak mu nie zmyło, to znaczy, że nie ze... No i git, dobra, nie zmyło. No dobra, teraz dobra go zabrałem. Czyli źle klikałeś po prostu. Albo po prostu zbugował to ten. Teraz będziesz miał, to jest chyba druid, z ćwiartki trzeciej, nie? Czyli to podejdź po samo lewo. Tylko czekaj, pomyśl się, czy to na pewno jest druid. Tak, druid. No i to trzecia ćwiartka i tu już możesz bić sobie druida, nie? Teraz. No to chodzi po prostu Snow Witch o czas. O nie, zmyło. Bo tu musisz, ty po prostu musisz wcześniej zabić, niż nam pójdzie runda, bo to jakby ty musisz wcześniej, nie? Żeby nam to pomóc. No i dawaj ostatniego, co ty tam masz. To jest Mosiek i to jest ćwiartki tej na górze. O ten po lewej ma się. Tak jak stoisz. I za nie zabiliśmy pierwszej Sidragi, bo się Szarku wyjebał, a potem się Kieptacka wyjebał. No, a wszystko wina rycerza. A wszystko wina rycerza, tak mówi doktor. Niemiło mówi. No, Tatos musi być zbita, no już. Zjajnie. No, też tak myślę. No, są wielki do odebrania. No, wszyscy tu podielki. A, no. Kupię motywację. Ja tu jestem, żeby tylko kurwa z żubika nie dostać w rej. A u nas się robi tak już dość mocno w gildii, nie? Że większość osób już w sumie pod Sidra może podchodzić. Ja już Sukuna chciał zabrać w środę. Ja mówię, kurwa, stary, jestem na pierwszy już umówione. Kieptacka na rynkonie się ugadaliśmy, że razem wchodzimy Sidragę moją pierwszą. Nie będzie kurwa żadnych zmian. Ale kurciło. No pierdolę, jaka dobra czekolada. Terys czekolada orange się nazywa. Pychota. Jedę się odlać.
Napierdam tego Eldingura, wariata. Dobra, nam wszyscy już z kibla wrócili. Ja jestem. A Frida? Nie razem byli, nie? Jestem. Ja cały czas na posterunku. Nie razem byli. Trzymałem kiepusiowi. I kiepa robił za papier toaletowy. No. Jest od tempa, jest truta. I zobaczymy, co on ode mnie. Dobrze, no to... I kolano. Ja mam prawie 8 HP, a się czuję tak kurde niepewnie tutaj. I dobrze. To idziecie sobie już w Eldingura. No a jak? Ty, no runda złoto, nie? Wszystko, co miało, siedzi. Teraz Snowich może po dupie dostać trochę, bo one tak lubią, kurde, jakąś szpileczkę wdadzą, to lubią mu tak później przetrzepać głupsko. O kurwa. No, na trucie bez inki, nie? No, Mati tutaj jak inkę by dał, to kurwa. Ja cię zmyję z tego. Spoko. A ja się zastanawiałem, czy inkę sobie nie rzucić. No, to dobrze, że już się nad tym nie zastanawiasz. I on dał tylko jednego metka, nie? A przecież ma tak test 4. No właśnie, to jest ta randomowa rzecz tutaj, nie? Tu nie ma żadnych takich jeżeli mechanik. Jeżeli instancji i to... No dokończ, znaczy, dokończ. Mówię, że to jest po prostu tak, tak, że... Jak mo... no, on by dał 4 metki, no to już by się nam skończyła ta sira. To tak. Nie ma żadnych mechanik, że nie wiem... Że nie może być za dużo debuffów, czy coś jak na machecie. Nie. Mogę wpierdalać, jak mam wolne prawa, cokolwiek. Draga ma tylko coś takiego, że... Znaczy nie wiem, czy z Mosiem, z Barbarzyńcą na pewno, że jeśli się jej zbije w pierwszej rundzie za dużo HP, niż tam 56 tysięcy, to ona będzie przywołać dwóch tych czempionów, a nie jednego do drugiej rundzie, nie? No to ze wszystkimi tak. No nie wiem, ja z Mosiem nie miałem takiej sytuacji, więc... Tak, ale to dopiero ona w pierwszej rundzie i tak zawsze jednego przyzywa. Dopiero w szóstej jest ta mechanika. No ale jak się zbije w pierwszej, za dużo, to... Jak zbije się jej w pierwszej za dużo, to przyzywa tak jakby to była już szósta runda. No to tak, no ja nie wiem, no bo jak ja z Mośkiem chodzę, no to on i tak w drugiej hopa, nie? Więc tam jakby już jest ustalona to. A Edek na przykład, jeszcze Frida ma taką taktę, bo teraz dał we mnie tą energetyczną jedną, nie? Mm-hmm. Chyba na przykład tak też, że energetyczna, lalki energetyczna, nie? Też jest tak popierdolona ta takta, często wynosi Fizolion. Przecież Eldingur też ma kurwa 3 energetyczne szpile. Haki. I 2 haki. No to 3 czy tam 2, nie pamiętam już, ale no dużo tam. Zaczęliście o tym mówić, automatycznie zacząłem przekładać PA więcej w uroki, nie? No tak, tak, tutaj to stoisz tutaj to ci nic nie da, jak coś, jak jesteś Fizolem, nie? Zwracaliśmy z Raxą. Każdy procencik się liczy, nie? Aurę to tam chuj, nie? Znaczy inne spele to nie wiem, ale aurę na Sidradze patrzyliśmy, ile Raxa ma z jedną kropką, bo Raxa na początku dawał kropkę, co nie? To zmienia 0,7% na aurę, nie? Jedna kropka więcej. Więc on tam w ogóle się nie defi na ur. W zasadzie jak Frycek może się tylko od 3 energetycznych szpil wyjechać, to czemu nie zredukować, nie? No to tak, to. On ma i tak PA, którego nie używa, no to musi się defić. Ale jak nie używam, cały mój debuff jest. Wypraszam sobie. To mogłem, to wrzuciłem, jeszcze mogę krzyczeć jak chcecie. No gdzie jest strach, właśnie mnie pytać. Przydałoby się na 6 run, wiesz jaki to jest mocny debuff? Nie są krzyki, kur... Machnie go. Uuuu! A on jego. Mejka, kurwa. To jest to. Specjalna dedykacja dla was. Jaka? No zobaczysz. Proszę bardzo. No i siedzi, kurwa. Łatwo. Siedzi. Patrz, teraz da jakiś autoatak i 2% cyk. No i on nie trafia na przykład to krzykiem. No kurwa. Że jednak trafił. No i mamy to. Teraz jest ta gorsza grupka, bo tam jest ten shit pierdolny. Pierdolny czub. Ale my się nie poddajemy, tak? No nie. Ej, kawki bym się napił, kurczę. Ja czy też jeszcze dzisiaj nie piłem. Zaparzył mi sobie czaj, może co? No chyba, że po idź tej. Idź po kawkę. Nie, ja no po też. Tej pójdziemy. Po tej no, instancji. Kurwa, tyle wy stoisz. A co ty masz czajnik, kurczę, na ognisku rozgrzewany, że ci się to trafi za pół godziny? Nie, na piętrze niżej. No to dawaj, no. Albo do kobitki zadzwoń, żeby cię zaparzyło. No ale to wtedy ja nie muszę dojść do komputera, więc to mi to zmieni. Jezu, drama kawowa. Drama kawowa, widz jak jest. Teraz Fryderyk, weź teraz wyobraź, że my, żeby zbić pierwszą Sidragę, to chodzi o tu miesiąc. No domyślam się, no. Wy tu przed orbami jeszcze wchodziliście, czy już po orbach? To chyba od razu po jakoś, wiesz? Mhm. Tam na biorbach wylatywaliśmy, nie? Że to jakiekolwiek tam wyleciały. Czy przed zaczęliśmy? Już nie pamiętam. Może zaczęliśmy przed? No, ale te pierwsze jak całe PT idzie i nie ma pojęcia dokładnie o co chodzi, no to też jest inaczej. Ale no jak musieliście wtedy to, wiesz, emocje, nie? Każdy poradnik czytał. Z poradnikiem, kurde, od po kolei od A Z. Nocna lektura. No, pierwsze wejście miało być na Sidragę, to jeszcze każdy przed wejściem sobie przeczytał. Jak w szkole, kurde, doktor siedział przy tablicy. Przeczytałeś lekcję? Manat był dobry w te tłumaczenia. On tam to na zdalnym siedział w robocie, to chyba 3 razy dziennie czy.
A no tak, przecież ja byłem na waszej pierwszym wejściu. Tylko że wszyscy byli zmutowani, tylko wy byliście odmutowani. Tak, tak. No, to faktycznie. Pamiętam, to po 30 osób na Discordzie siedziało. I wszyscy wymutowani, tylko my tutaj między sobą, gadka. Pierwsza ubita była, jaki był pisk, jeszcze z dropem. No, jeszcze kiedyś to były Meksyk, nie? Że jesteśmy na YouTube, to jeszcze była pewna dzika. Napierdalaj. Co? Dobra, to Wishera miałem dawać, tak? Tak, tak. Dobrze, my we dwójkę idziemy Wishera. Dobra. To pakuje się w niego. Resy założyliście, tak? Tak. Tak, tak. Czy, ja nie wiem, czy Wishera, czy w Helara. Mi to jest obojętne raczej, nie? Bo oni no, tak ty to sobie podpalą. Równie dobrze możesz iść od razu w Helara, jakby weszła truta Wishera, no to już później ma no, łatwiej wbić, wiesz, debuff. Wszystko jest na Isherze, otępka i truta i teraz ja zobaczymy. No i klasa. Ryd do mycia jak coś. Dobra, CWW siedzi. Jest i kolana nie ma. Ja idę Wishera już. Tak, obydwa już Wishera. O, jestem bez mana, ja uciekam. Czekasz. No, musicie zmyć, bo możecie ukazać, bo Helar ukazuje ze szpil, nie? Okej. Okay. Tak ogólnie to on ma praktycznie... Chyba zawsze taką taktę, że w kogoś pierwszy wysysa z mapy, nie? Raz tego kurwa na ileś tam razy nie da. No na przykład jak ja ze skuną jestem, to tego, to on zawsze spierdala w pierwszej z nami, nie? No bo my się tu ładujemy w piątkę z Barbą. Mhm. Dobra, ja myję budeka i ty dajesz normalnie szpilę w Helara, nie? 6, 5, 7, 4. 6. Jeszcze nie wiesz wiedźmy, ale my będziemy kolegami często. Nawet będziesz miał mnie na Messengerze. Będę do ciebie pisał. Siema, Sidragon 3 razy jutro. No, się wie w taką gildię, że numery telefonów z Anglii też się posypią. Numery to już nawet nie pamiętam kto ma. Dzwoni jakiś numer, ej, chodź do lochu. Do lochu. Była taka sytuacja, że tam szukałem mieszkań w Lublinie, nie? I dzwoniły do mnie jakieś pojebane numery i byłem już taki wkurwiony po prostu na te numery, że po prostu, no nie wiem, no codziennie jakieś po 5 numerów. I nagle dzwoni do mnie jakiś typek i mówi tak, halo, ja mówię, kurwa, nie dzwoń tutaj, a on, ty śmieciu pierdolony, jutro idziemy, starule, czy nie? Sorry, nie? Ale lubię czasami tak przez telefon komuś, kurwa, chamsko powiedzieć. Ja ostatnio sobie zaczynam streama, będzie fajnie, porobię sobie te bossy wszystkie tam od początku, nie, pod Epica V2 i patrzę, Kieptacka dzwoni. Mówię, oho, gdzie starule? Dobra, czad, zmiana planu. Kiepa dzwoni, że idziemy tarule. Ja wtedy dopiero co z roboty wyszedłem, nie? No, czasami jest tak, że Kiepa wychodzi z roboty, do mnie dzwoni i siedzi w aucie i se gadamy, nie? No. Ja nie spierdolę. Wybryguj. Groźnie. Dobra, wrzucam wam rozkazik, panowie. Dodałem sobie 3 kropki w namele, nie? A mam szpilę, to i tak jak w masło we mnie wejdzie. Ej, nie puszczaj tego, bo kojarzy mi się to z moją śmiercią. No to lecimy. Okej, okay, let's go. Wszyscy. No to pójdzie we mnie ten teraz jebany Chinatown. Że w korkach stoi, spokojnie. Jeszcze niecałe 1,5 levela i epic na 16. Ty jeszcze nie wiesz, że tam prawie Łukasz wrócisz. No. Wolę o tym nie myśleć. Nie poszedł, jest fajnie. Nie, ja pierdolę daję 5 kropek w urok, nie? Wiesz, Frycka, to ja ucieczka z Atyka. Po co w urok? 5. Nie w urok, tylko w ten. W mele, nie? Bliska? Tak, i przypierdzi. No przestań się. Zostań tylko ten, masz uniki. Boję się, mam problem. Ostatnio też miał uniki, mu pozbijali. O, we mnie poszło. Także się, Szarko, nie musisz martwić. Ty uciekłeś teraz? A jak? Ale ty mi teraz zaimponowałeś. Nie, coś mu kurwa za dobrze idzie temu rycerzowi. Unika żółwików, nie? To jest kurwa, coś nie daje. Coś tu jest. Coś tu kurwa było chyba na TRK, nie robiono. Streamer kurwa, wiesz. Ja mam łatwiej, nie? Ubrał się tam kiedyś z Morany. Później mówi, dobra, no to chodźmy, pójdziemy po kilka taruli, nie? Ubrał się kurwa 5 taruli. Jeszcze Magni Alorna zajebał. Magni, no i Farida też. Alorna i Farida, a wcześniej Holma. Trzeba by nakręcić odcinek z Sidragon. Idziemy na podział. Zbyt nie wyszliśmy. ten druid jest i ten rycerz. Pierdolę, idziemy na podział. A później wiesz, ubierze się z Sidragi i powiem, kurwa, ale jednak... Łatwa ta gra. Mi się komputer popsuł. Nie, nie, nie będzie w to był błąd, to był błąd. Zmieniamy zasady. Nie. Prowadzimy nowego bossa, bo nie mogę robić. Przecież jak będzie ta Sidraga któraś taka, że on dropnie, na przykład jeden dropnie Remigens, a drugiego Rara. No nie wiem, 2 dropy na doktora i Fridę. Ja to nie wiem, kończę kurwa przy kowalu, nie? A mogę to nagrać? A? Jeszcze kurwa. Biero. Link.
Mamy to i tym razem z Seedragiem bijemy w 5. Rób screena, elo. No zaraz zrobię. Jak to jest numerek? Jeden. Zawsze jeden. Aha, dobra. I ustawcie się ładnie. Niżej trochę Frida, bo tak stoisz taki nierówny trójkąt. O. Teraz ty stoisz nierówno. To my trochę w lewą mańkę, chodźcie, przesuwamy się troszeczkę. O, pierdolę. Dobra, pięknie. O, o! O, teraz to wygląda nawet. Let's go. I, no i czekaj, nie bij się. A, dobra. Wiedziałem, że to zrobisz. Nie, nie, niespecjalnie. Chciałem po prostu, żeby sobie każdy ustawił tą taktykę z ucieczką, jeżeli ktoś nie ma, nie? A, no, no nie mam. Ja chyba mam. O Jezu, ile on da, ja pierdolę. Ale sobie zazdroszczę. O. Korka a, nie ma. Nie no, czekaj, ale... no, jeszcze jeden debuff jest. Halo, jeszcze ja. Zanim żeby się spociłem. O! Debuff siedzi. Debuffować małego, czy dalej w Seedraga iść? Plano siedzi. Nie, nie, teraz Seedraga jeszcze. Teraz bijemy Seedraga, trutę w Seedraga, nie? To pokazała. Dopka. Jest! Jak wracha siedzi, to jest dobry moment. No i Frida, jak coś bloknie, to albo sobie zadajesz obrażenia tym, albo się debuffujesz. Jak Łukasz WD uda i jest zblokowany, to się ukaże po prostu bez tych debuffów trzech, nie? Czy tam ma dotka 6, nie? Meteoryt. Metek. A to w której? 7? Szpilka truta Wishera. Szpilka truta Wishera. Ale to metek będzie włączony do 7 rundy? Tak. Tak, bo to 5 rund w przód idzie, nie? Okej. Okay. Klasa. No, próbował zamrozić Fryderyka. No i kolano tutaj to jest dobry debuff, nie? No tak. Dlatego jeszcze moja klasa jest jakkolwiek grywana. Nie jesteś w stanie zginąć teraz, nie? No, tak naprawdę teraz to musimy ją po prostu zbić. Podpałka. Podpałka. Full oro po prostu. Full no, oro, napierdzać. Po prostu full. Ale ja co WWC poprawię. No popraw. No, teraz musimy ją zbić do 6 rundy. No nie, no to już padnie, kurde. No nie wierzę, że to nie padnie. No poczekaj na piękne procenty w tej grze. O kurde. No Wiedźma to taki MVP je, panie. Widzisz? Ja myślałem, że to taki obudu, nie? Ale kurde, spoty robisz. Widzisz? Dobre procenty. Kurwa, jakie oro poleciał, ty! Nie zabij jej tym. Kurde, po to poszedłem w oro, żeby zabić. Kula. Nic nie oh, mam. Oh yeah, kurwa, okej, podobało. Uciekamy? Niczym Malkami nie mogę być. Malkami napierdają po prostu. Nic nie mogę zrobić. Napierdają następnej, nie? Wszyscy. Tak, następnej uciesz. Kurwa, wykrakałeś to, że kurwa coś się odjebie, nie? Mhm. Ucieczka. Z ukazami, no. Ucieczka z ukazami. Machnie ją. To jest szef. Stawiał hoty. Co to będzie? Machnął! No! Pięknie! Pierwsza Seedraga! Brawo! No i mamy to. Masz w nagrodę, kurwa. Lonir is lodi. Super, nie no, riba władców, nie? O, Fryderyku, gratulacje. Snowdź, gratulacje. Dziękuję. Łatwe, to dajcie coś trudniejszego, kurwa. O Boże, się spóciłem. No i dobrze, no i kolejni rozdziewiczeni, że tak powiem. Dzięki doktor za załatwienie Alenoru w ogóle. No ja załatwiłem. Ja to nawet palcem nie kiwałem. Ty mi napisałeś po prostu, że Jadzia zdropił, że mam przykować pieniądze i się dogadać. Co bym w ogóle nie wiedział, że Jadzia Epika zdropił. No tak, no to. Więc poniekąd dzięki tobie. Nie, wyżyjecie? No. No. Wypiłeś tą kawkę tą rycerzy? Nie, wypiłem herbatkę z miodem, imbirem i cytryną. Zrobiłeś mi smaka. Myślałem, że to będzie dłużej trwało w sumie. Myślałem, że tak z 4 godziny na tą Seedraga będę musiał poświęcić, a to w sumie nie jest aż taka długa instancja, jak mi się wydawało. 50 minut wyjdzie i wchodzimy jeszcze raz. No tak. Szybki zgon do statystyki, idziemy dalej. Wodo. No. Lubię cię. Raz, dwa, trzy. Zdążyli. A co jak się stoi poza tym złotym? No nie może kliknąć tego znaczka. Co my tu mamy? O, jest i pan barbarzyńca. Będzie ciekawie. Mm-hmm. Powiem wam, że jak tak oglądałem sobie streamy z tego, jak ktoś to bił na Discordzie tutaj u nas, to mi się to wydawało jakoś super mocno skomplikowane, ale teraz jak już tu się na tej instancji, to nie wydaje się aż tak. No to jest tak, że no tak jak na Tarulu, pierwsze Tarule, jak się wiesz, tam też ktoś na początku tłumaczył, jak drugie się padło. Fazy... No tak, ale powiem wam, że wszystko zniknęło. No bo tak, czeka na twoją jakby turę, żebyś nie pozbijał. Tak, teraz ci się pokażę. Jeszcze nie widziałeś, Fryderyk, tak ty barbarzyńcy. Ma jakąś bardzo przejebną, no tak, mówiliście wcześniej w sumie. Czy bardzo przejebną? No shit w środku i on na kolanie jest to bardzo przykro, nie. A tak to ma tam chyba z 12 ataków 1400. Nie przeklikam. Takie ataki.
O, właśnie. Takie. Na kolanie jest, nie? Tylko, że to jeszcze była tak ta starana, a ma też taką, że tylko podbiega i tak macha, nie? No już ta trzecia instancja tak sprawnie idzie. No, mówię, no to każdy musi się, wiesz, nauczyć, co ma robić. Wiesz, bez takiego czekania, tłumaczenia, wiesz, jak to za pierwszym razem po prostu każdy się, no wiadomo, nie? Mhm. Trzeba. Później jak już każdy wie, co ma robić, to tak 20 parę minut i pójście, nie? Nie wyobrażam sobie rozkminiać tego, jak to wychodziło, nie? No, można przecież, oni w depozycie tak mieli po 1000 roli i dźwigów, to pewnie wchodzili 20 razy dziennie. Nie możesz, tylko 3. Nie możesz raków więcej kupić. Czyli te raki po prostu dziennie opłaca się kupić po 3, żeby mieć w zapasie. Znaczy tak, jak nie chodzisz tego systematycznie, to po prostu zrób sobie tak, że kupujesz codziennie jedne, te najtańsze. Ej, i tak powrót teraz na tarulę będzie. Kurwa, gaduła, dawaj. O, Lishera zaczynamy, tak? No. O, jeszcze inaczej. O kurwa, jak poddymił. Spicera. Fryzek nawet powinien na nieświadomce, no ale dobra. Ja widzę, kurwa. Ktoś do bicia bije, no to mnie to obchodzi, co to jest. Popatrz. Lisher ma wszystko. No a jak? Popatrz. Najśmieszniejsze było z Frino, jak byliśmy na Tyrkonie, co nie? O, coś nowego. Najlepsze to było. Teraz nie przyzwało małego. No. Najlepsze to było z Szotasem i tak. Z Szotasem była największa beka. Szarku, daj spokój chwilę, proszę. Ja pierdolę, ile można kadać, nie? To się odkręcił. No zajebiste piwo. Co za kurwa hejter. No nie hejter, no. Od papierosów po kurwa piwko, na tarkonie, no chłopie. A doktora dupa boli, że go nie było, kurwa. Teraz mu żal. No pewnie, że tak piecze go kałdun, kurwa. Jak coś na pierwszym i co? No ale na pierwszym to tam była ten menelnia podobno. Yes. Dobrze. Są dwa uniki, ale dobrze, że mi powiedzieliście, dlatego daję sobie 5 kulek teraz. Może mam, jest z kim latać, o tak. Jest, jest. O kur... Co to było? Nie shit, to kurwa ten się odpalił. A dobrze, 5 bliska dał. 5 bliska dał, no. Ale dobrze, że mi powiedzieliście, dlatego daję sobie 5 kulek teraz. jak nie kijem, to go pałą, kurwa. Odcinek będzie nazwany, nie wiem jak, czekaj. Cydraga W4. Kupa mięci Baby Sharka. Zamach na Baby Shark. O Boże. Co ja mogę powiedzieć? No. Może dlatego mi się w sumie grać jeszcze, nie, już nie chcę to. Ale w ogóle tak śmieszna moja była reakcja. Ja widziałem prawym okiem, że leci we mnie ukaz i zdycham. I tak nic, zupełnie nic. No cóż, życie toczy się dalej. Dwie deski szarka, jedna z bliska, z druga z uroków. Ale pierwszy raz w życiu się ja wypierdolę na tej sidradze. I to jest akurat fajne i niefajne. No fakt, że akurat shit faktycznie, że dość rzadko pada. No. No bo najczęściej u mnie to właśnie Raxo i Sukuna podali. Mają tak czasami, a ja zawsze na tych Seedragach sobie stałem, nic nie robiłem, a tu? Zaraz druida wyje. To ja co się kurwa na koniec z kikiem odpalił. No kurwa, już jedna grupka zrobicie. Czyli trzeba zaczynać od tamtych? Nie, no inwencja twórcza Fryderyka. Czyli to przez rycerza nam shit padł. No i jak mówi. Zabiłem Baby Sharka. O, ja wina jak coś biorę na siebie. Siedzi o tą Pajtruta. Ręka. Yes. O kurwa. O kurwa. Energetyczny. Co dostał? O. O. Oho. Oho. Na jakim defie stoisz? Ja? O. 2-3. Na wresie jesteś? No. To ładny procent miał na ciebie bardzo. Ładny, no nie podoba mi się. Żyjesz. Jo, nie, skaluję. Nawet blisko nie było. Aha. Oho. Szarek nie możesz wywalać, potem nie fokusują, kurwa. No trafisz tą miarą? Siódma runda wbijania miary. O, nawet trzykrotnie weszło. 5, 4, 3, 2, 1. Kurwa, kiepa. Masz doktor full buffa. A, nawet nie. No, to teraz napierdaj. Maszki napierdaj. No, nareszcie. Kurwa. Kod brązowy miałem. No, to jest jeszcze najgorzej. Mówię, kurwa, stawiam tak tyle co do kibla. Ale ja idę ofensywnie. No to kiepa ready jak coś? Ta, ready. Bo to będzie szybka akcja, nie?
Szybka ucieczka. Nie no, wbijesz co masz wbić i kiepa wskakuje, zabijamy i spierdamy stąd. Ale przynajmniej jedno zrobiliśmy. No i siemanko. Ale cię zapraszamy, jak, bo nie wiem jak będziemy, to możesz jeszcze sobie dograć jeden odcinek, tylko tym razem z Barbą. Co no, zablokowała? Kurwa mać, nie wiem. Coś pewnie lekkiego. Oby. Jakbyś, no więc mówię, jak będziesz chciał, to sobie dograsz na przykład drugi. Pierwszy z Mosiem, drugi może z Draxu, nie? No myślę, że to spoko opcja. Łukasz. Walki. Kula jem. No ale dobra, bijemy na razie. Bijemy. Nie masz ukazu, pamiętaj. No wiem. A, Fycek, ty kurde, ci nie powiedziałem. Mogłeś się rozdawać bufa, nie? Mogłeś mnie bufnąć czy coś. Właśnie przeszło mi to przez myśl, ale mówię, kurde, jak nic nie mówicie, to nie ryzykuję. Ale też mogłem zapytać. No to jak nie bluknie lalki. Dobra, bez sensu tam jara. Czekaj. Ej. Nożyk, truta. Bufni Snowicza i Snowicz full ora po prostu lalkami, nie? Dobra, to gracie to raczej. O, to zobaczymy. Kiepa, 3 HP do zbicia. O, dobrze. Leciało elegancko. Znuty intro, to wiecie, będzie drop. No i niestety. Riba dawnych orków. Dzięki za Sidrę. Dziękuję również. I idę do kibla. No, 2-3, to nie ma tragedii. No. Wiadomo, czy ja winać. Wiadomo. Dwie na co? Dwie na co? Ile? Na 3? Ile na 3? Ja mam kurwa jedną. Ale no jest, tego, no. Ale mi to nie przeszkadza, nie? Może stawiam sobie filmik taki, jaki jest. Ja to jeszcze podkręcę, Szarku. No ja to mam wyjebać. No ja wiem, właśnie dlatego mówię, że podkręcę, nie? Zresztą ja na tą pierwszą sidrę nie chciałem brać kogoś, kto wiem, żeby się mógł spinać czy coś, dlatego tak pisałem do ludzi, to byłem pewien, że nie będzie żadnych problemów. Ja wiecie, Jaworek mi napisze komentarz pod spodem, ale shit. Zajebiście. Drugi, ja to, tak. Dzięki, doktor. Siemanko.